Tu sobie dociągnę troszeczkę. Tu sobie może jeszcze troszeczkę wydłużę. O kurczę, krzywo. Nie, dobra. Uch, ty mordy i noże. Ale kreski są podobno najtrudniejsze. Może przejdę do ust. Ale nie jestem przekonana, czy to jest optymalny kolor dla mnie, co smaruję inny. Popłakałam z przerażenia. Makijaż ślubny to zdecydowanie nie jest pole do eksperymentów. Co zrobić, żeby panna młoda w dniu ślubu wyglądała pięknie i żeby pan młody przed ołtarzem się nie przestraszył? Oto kilka wskazówek. Agnieszko, w ślubnym makijażu nie ma miejsca na błąd i na każdym etapie makijażu wszystko musi być wykonane doskonale, więc chciałabym, żebyśmy przeszły przez te wszystkie najważniejsze momenty. Początek to jest przygotowanie skóry. Tak. Krem, baza, co należy nałożyć? My, profesjonaliści, nakładamy bazy, natomiast każdy ma krem, taki domowy, ale sekret polega na tym, że ten krem wnika w głąb skóry, można go stosować jak najbardziej, bo jak jest skóra nawilżona, przygotowana, makijaż lepiej rozłoży się. I jakie jest zadanie takiej bazy? Ona ma go utrzymać dłużej, czy powodować, że nasza skóra właśnie jest odświeżona, nawilżona, czy... Skóra jest nawilżona, odświeżona i makijaż utrzymuje się dłużej. Fajnie, żeby to był taki makijaż, który dobrze wygląda w świetle dziennym, dobrze wygląda na zdjęciu, ale panie chcą wyglądać świeżo i nie za ciężko. Więc ja proponuję pomieszanie podkładu z takim rozświetlaczem, tak? Czyli kiedyś był makijaż tylko matowy, a teraz niekoniecznie. To jest taki produkt, tak zwany shimmering. I razem z podkładem. Tak. A jak odpowiednio dobrać kolor podkładu do skóry? Jeśli nałożymy podkład na skórę i tak naprawdę jego nie widać, to wtedy jest dobrze dobrany. Mamy paletę, mamy dużo różnych kolorów i tak naprawdę polecam nawet na co dzień, są takie zestawy, że są powiedzmy trzy kolory, bo my nie zawsze mamy jeden kolor, tak? Wrócimy z wakacji i mamy troszkę ciemniejszą cerę. I tak naprawdę jeśli pomalowałybyśmy się jednym kolorem, to byłaby ta twarz płaska. W związku z tym bardzo fajna jest paleta przynajmniej trzech kolorów. Oczywiście profesjonaliści mają więcej, bo to jest specjalna okazja i nie maluje się przy okazji ślubu też jednej osoby. Więc mieszamy, po prostu mieszamy. Teraz już widzę, że wjechał puder. Tak, taka paletka, modeling tak zwany. Dual Finish to jest produkt kryjący, czyli jeszcze ewentualne niedoskonałości można tutaj uzupełnić i oczywiście modelowanie twarzy, które jest absolutną podstawą każdego makijażu. Czy makijaż ślubny panna młoda może sobie sama wykonać? Powiem tak, musiałaby być bardzo odważna albo musiałaby być po prostu profesjonalną wizerzystką. No i chociaż powiem szczerze, że do tej pory profesjonalna wizerzystka z tych, które ja znam, wykonała sobie jedna sama, mianowicie ja. I jak ci poszło? Poszło mi nieźle, ale nie traktowałam tego zupełnie serio. To znaczy podeszłam do tego na luzie. A czy masz jakiś sposób na zachowanie świeżego spojrzenia, na to, żeby nie było widać zmęczonego oka? Tak, jak najbardziej. Mam taki fajny produkt. To jest cień Matte Highlight, który aplikuje się pod oko. I to jest taki Photoshop w pędzelku, czyli rozświetla, ale na matowo. W momencie, kiedy skóra jest już na takim etapie, to jest moment, kiedy przechodzimy do makijażu oka. Oka. Od czego zaczynamy? Może od brwi? Brwi są teraz najmodniejsze. Szał. Tak, bez brwi. Brwiowy szał jest. Brwiowy szał. Brwi muszą być idealne, wyrysowane, wykonturowane, wycieniowane również też. Tak. To jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli chcemy wykonać taki makijaż brwi samodzielnie. Pomagamy sobie kamuflażem, czyli coś, co się utrzyma na powiece. Będziemy to stosować również jako bazę na powiekę, żeby cienie nam się długo utrzymały podczas tego specjalnego dnia. Więc nakładamy sobie na powiekę. Już od razu będzie to bazą pod cienie, ale zarazem będzie nam wyznaczało kształt brwi. Czego najlepiej użyć do makijażu brwi? Każdy ma swoje ulubione. Ja bardzo lubię paletę cieni, na przykład taką, gdzie mam różne możliwości. Tak? Można wtedy za pomocą takich cieni sobie zrobić ombrę. Można również stosować pomadę. Tak naprawdę czym jest mniej ważne niż jak? No to jak? Jak? Fajnie by było, żeby ta brew nie była taka sama na dole, jak na górze. Oto i cała tajemnica, czyli
najciemniej maluje się dolną część brwi, natomiast górną część brwi jaśniej. Teraz mam pytanie dotyczące cieni, tych już na powiekę. Jaki powinien być perfekcyjny makijaż ślubny? Czy to ma być delikatny makijaż w takich neutralnych kolorach? Czy może być feria barw? Czy może być to seksowne, naprawdę ciemne oko? A może musi tam być błysk? Marka Kryolan ma tak niesamowicie duży wybór, że tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Są cienie matowe, są cienie połyskujące, są cienie sparkle tak zwane w ogóle połyskujące. Każda panna młoda musi wybrać sobie sama makijaż, natomiast generalnie no nie sięgamy po pawie oko, tak? Nie sięgamy po kolory dzikie tym razem. To nie jest ta okazja. Raczej staramy się robić makijaż w kolorach naturalnych. To by był makijaż zbyt zwykły. Więc ja się postaram zrobić akcencik, tak? Żeby zrobić kontrast. Żel. On daje to, że na przykład jeśli będziemy miały drobinki, to drobinki nie będą nam biegały po całej twarzy, tylko zatrzymają się tam, gdzie ten żel jest położony. Czas na rzęsy. Rozumiem, że tuż tak? Wodoodporne. Zdecydowanie. Na wypadek łez, wzruszenia. Oczywiście. I wielkich emocji. Tak. Tuż jest podstawą. Natomiast szczerze mówiąc, nie przepadam za rzęsami 1:1. To jest taki system, że jedna rzęsa idzie od dołu, druga od góry i po prostu powieka jest taka półprzymknięta. Tak, i oko też jest takie półprzymknięte. Tak, a my musimy to oko powiększyć, otworzyć, żeby ono było naprawdę takie spektakularne, więc kępki. Łososiowy róż, chłodny, uśmiechnij się, dajemy na najbardziej wystającą część kości policzkowych i troszeczkę jakby cieniujemy w kierunku ucha i nie boimy się. Niech ten róż jednak będzie widać. W razie czego tu jest taka paleta rozświetlaczy Glam Glow i możemy ją troszeczkę właśnie rozcieniować, żeby nie było zbyt mocnego efektu. Natomiast ten róż jest potrzebny, bo on sprawia takie świeże wrażenie, sprawia troszeczkę wrażenie liftingu, także różu nie bójmy się. Czy to jest tak, że do mocnego oka muszą być delikatne usta? Czy można szaleć i z okiem, i z ustami? Jeśli oko, to usta już spokojne. A czy takie delikatne usta nie dają takiego wrażenia, jakby zniknęły? Wiesz co, powiem ci tak, ja bardzo lubię, natomiast to jest mat. I rzeczywiście ten mat jest mniej widoczny, mniej łapie tutaj kamerę, ale... Żeby nie było na zdjęciach, że mam oko zrobione, a usta nie. Można... Widzę, że wszystko zapomniała usta. Można na przykład poprawiać sobie później błyszczykiem, tak? Mhm. Czyli w tym momencie sobie nakładamy taką taflę. Czyli tak, błyszczykiem poprawiam usta, ale co z całą twarzą? Przede wszystkim makijaż musi być utrwalony. To znaczy mamy... utrwalacz, różne utrwalacze. Aha. To jest na przykład utrwalacz matujący. Aha. Czyli jeśli ktoś ma problem z błyszczeniem twarzy, to jest to bardzo dobry pomysł. Taki kieszonkowy, też można w razie czego, jakby ktoś zapomniał na imprezie, to też skorzystać. Jednokrotne użycie absolutnie wystarczy. Agnieszko, ja ci bardzo dziękuję. Jeszcze ostatni rzut okiem. Ładnie jest. Pięknie. Przede mną jeszcze cały dzień nagrań, więc ja jeszcze sobie trochę utrwalę. Bardzo cię proszę. Proszę bardzo. To wcale nie tylko profesjonalna makijażystka może mi utrwalić. Sama też sobie mogę. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod spodem. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.